step into the game. Let's play. Ground game. Bruno Azevedo przed KSW 97. Witamy w Polsce, witamy w KSW. Welcome in KSW before KSW 97 here in Poland. Thanks so much. It's a pleasure to be here today. Dziękuję bardzo. To dla mnie wielka przyjemność być tutaj dzisiaj. No to może w ogóle od tego zacznijmy. Czy pierwszy raz jesteś w Polsce? Jeżeli tak, to jak się podoba to, co do tej pory zobaczyłeś, nasz piękny kraj, no i Tarnów? Is it your first time in Poland? If so, tell us a little bit about your first impression. No, it's my second time in Poland. I have been one time here. I just to do a seminar. I was in a small city. But yeah, Poland is very beautiful. I'm appreciate the reception here was very good. Now I'm enjoying everything here now. Mm-hmm. Thank you. To jest mój drugi raz w Polsce. Już miałam okazję tutaj być wcześniej, przeprowadzając seminarium. I za każdym razem, jak tu jestem, to jestem bardzo miło odebrany. Polska jest gościnna i jakby biorę przywileje z tego, że mogę tutaj być. Zapytam o to seminarium w takim razie. Jaki jest poziom polskich zawodników jiu-jitsu czy MMA, jeżeli chodzi o płaszczyznę parterową? Tell us a little bit more about the seminar that you are running here in our country. What would you say about the level of Polish ground game MMA? What was the seminar about? I forgot the name of the city, but was a seminar about grappling. Mm-hmm. Was amazing. Was one good gym. I forgot the name also. Sorry, but was good. Was good. Was we had good athletes and come and. The guys pay attention to our technique, that technique. But was good, mm-hmm. amazing level also. I can't wait to fight here. Okay. Niestety nie mogę sobie przypomnieć ani nazwy klubu, ani nazwy miasta. No dla mnie to jest skomplikowane, wybaczcie. Natomiast to było stricte grapplingowe seminarium i naprawdę byli bardzo zaangażowani wszyscy uczestnicy. No level naprawdę taki porządny i też to mnie tak motywuje, żeby tutaj nie móc już doczekać się zawalczyć. Okej. Okay. No to w takim razie twoją karierę chciałbym zapytać, bo była przerwa dość długa, chyba 4-letnia, między 17 a 21 rokiem. Z czego ona wynikała? Mm-hmm. About your fighting career, there was a huge gap between 2017 and 2021. What happened there? Why was you not active professionally? I have some injuries and then I stopped to try to put myself. I did 3 surgeries, mm-hmm. One surgery on my shoulder, on my knee, one on my biceps. Mm-hmm. But I'm fine, I'm ready to kill. Everyone is staying my friends. No niestety kontuzje się zdarzają w tym sporcie i mi się nawarstwiły. Przez ten czas musiałem je doleczyć, miałem też operacje. 3 operacje na te wszystkie kontuzje, jedną na kolano, jedną na mięsień dwugłowy ramienia i jedną na ramię. No ale teraz już jestem gotowy, żeby pozabijać wszystkich, więc miejcie się na baczności ci, którzy stajecie blisko mnie. No z tych 5 walk po tej przerwie, jedną przegrałeś, o niej chciałbym 2 słowa powiedzieć, bo to był turniej Road FC, to był półfinał z późniejszym zwycięzcą. Jak w ogóle do turnieju się dostałeś? Jak wyglądała droga do tego turnieju? To raz, a dwa, czy czego w tym pojedynku, który zresztą możemy obejrzeć na YouTubie, zabrakło, żeby pokonać przyszłego zwycięzcę turnieju? So after that break, you were active again, and among all those wins, there was one loss. There was also a tournament, Road to FC, that you took part in it. How would you describe your performance there, and what did you, what was missing there in order to get the win? Was amazing experience fighting South Korea, Road to FC. I believe that. I wrong in that my preparation for this fight, and then I was not feeling good this day. My body was good. I cannot recover very well. My weight, my opponent was a very strong opponent. He's X1 FC champion, but okay. I think it was my fault in this fight. About my preparation, about my recovery. I do not have one good recovery. And then I feel a little bit tired. I was winning my fight, but. I'm feeling tired, and then I start to going down, and then I lost by points. But it was amazing experience. I think it was just wrong in my preparation. Mm-hmm.
Zacznijmy od tego, że to było wspaniałe w ogóle doświadczenie, udział w tym turnieju i w ogóle walka w Korei, odległym kraju. Przegrałam na punkty, no i muszę tutaj powiedzieć z ręką na sercu, że to była moja wina. Winie przede wszystkim sposób przygotowania, ja nie miałam odpowiedniego czasu na regenerację po ścinaniu, źle się czułam, czułam się zmęczony po prostu, więc tego zabrakło, bo przegrałem na punkty. Także zdecydowanie wina regeneracji, ale nie mniej, jakby nie żałuję tego doświadczenia i uważam, że jest to cenne, żeby móc to potem przekuć na inne zwycięstwa. After fight, this day was not my day, because after fight I'm feeling like I had so much pee after fight, you know. Normal, before fight is normally like you go when you are anxious to fight and you know, you can't wait to fight, you go sometimes to toilet, you know. Yes. But after fight I'm still pee like so much. So was something wrong with my body, mm-hmm. understand? So mm-hmm. it was not my day, because I think it was my body, my preparation, something wrong. Mm-hmm. In this day, but I believe it. That's my next fight. To be. I fixed this for this fight, and then I'm feeling very well to do my first fight here, and I can't wait to fight. Jeszcze po prostu chciałbym dodać, że to były na pewno takie mankamenty wewnętrzne. Miałem problem w ogóle z oddawaniem moczu na drugi dzień. Bardzo, bardzo dużo chodziłem do toalety. Zazwyczaj tak się nie dzieje. Wiadomo, po nawodnieniu to jest normalne, że ta cyrkulacja wody jest taka, a nie inna, ale w tym przypadku jakoś to się opóźniło. Na drugi dzień właśnie dużo wychodziłem do toalety, więc zdecydowanie ta regeneracja. No niemniej tym razem to poprawiłem. Naniosłem różne poprawki i wiem, że to się odbije zwycięstwem. No dobrze, to w takim razie przejdźmy do KSW. Jak w ogóle tutaj się znalazłeś? Kto się do kogo odezwał? Czy to menadżer twój, czy KSW się odezwało do ciebie, do twojego menadżera? Jak są kulisy twojego zakontraktowania tutaj? So, what is the story behind you signing KSW? Who called who and how was the deal? I talked with my boys in Germany, it. And then they call me and offer if I want to fight in KSV. And then I'm very happy, because I waiting long time for this opportunity to fight one big show like KSV. And then yes, I'm so happy that he get this opportunity for me. No, bardzo, bardzo prosta nitka porozumienia ze swoim bossem z Niemiec. Po prostu się skontaktowałem. On właściwie skontaktował się ze mną, że to on może taką ofertę tutaj przygotować, że KSW jest zainteresowany. No i ja nie zastanawiam się na długo, dlatego że dla mnie to jest bardzo korzystna oferta i ciężko by było taką odrzucić. Dla mnie to jest wręcz przywilej, pewnego rodzaju nagroda, więc cieszę się, że mogę występować na kanwie tak wielkiej organizacji, jaką jest KSW. Dla mnie to wielka szansa. Czyli doskonale rozumiem, że wiedziałaś o KSW dużo wcześniej niż wtedy, kiedy się z tobą skontaktowano w sprawie walki tutaj. So you knew about KSW before you got this offer. You were aware of this, what KSW is and fighters from here? If I heard about KSW before, of course. If it's a big organization, no, like I heard good things about KSW, about everything, like the reception of the fight is here and then amazing. I just hear good things about like KSV, and then I'm happy to be here. Oczywiście, że słyszałem dużo, dużo o KSW, to jest nośna, duża marka i bardzo dużo dobrego feedbacku słyszałem, przede wszystkim o jakby warunkach, o przyjmowaniu zawodników, o pracownikach i o całej jakby aurze, która jest wokół, więc dla mnie no czysta przyjemność. W takim razie przejdźmy do twojego rywala, Oleksii Poliszczuk. Wszyscy spodziewaliśmy się jego walki z Milianem Zdrawkowiczem, natomiast organizacja się z nim nie porozumiała i walkę Poliszczuka ze Zdrawkowiczem teoretycznie mieliśmy traktować jako nieoficjalny eliminator. Czy ty masz od KSW jakieś no, półzapewnienie, nazwijmy to w ten sposób, że ta walka może dać ci szansę walki o pas? Okay, so your opponent for Saturday's fight, Oleksii Poliszczuk. Before this contracting this fight, there was a Zdravkovic-Poliszczuk fight, which was supposed to be an eliminator for the belt. So when you were signing with KSW, did they tell you anything about, in the case of your win, you might get like the title shot or something? No, nothing about this, but of course, I think step by step, one fight by one fighter. Mm-hmm.
Nie, nie miałem żadnych takich obietnic, ani nawet jakichś takich spekulacji na ten temat. Natomiast ja jestem cierpliwy i małymi kroczkami uważam, że można to spokojnie to wypracować tutaj. No, jeżeli chodzi o twoje ostatnie walki, to jest mnóstwo poddań. 4 poddania chyba w ostatnich 4 walkach, z czego 3 to są duszenia trójkątne rękoma w drugich rundach chyba. To jest twoja firmówka. Natomiast mierzysz się z zawodnikiem, który też słynie z tego parteru. No więc pytanie, czy będziesz chciał sprawdzić jego parter? Znaczy, jak to często bywa w walkach grapplerów, cała walka rozegra się w sójce. There are plenty of different submissions in your game recently, especially this arm triangles in the second rounds. So this is your like special technique. Congrats on that. But Poliszczuk is also well known for his grappling skills. So are you aiming to also like dominate with your grappling techniques, or you have a slightly different game plan? My game plan is fight MMA. You know, like he can expect everything from me. Good strike and good grappling, everything from me. No moja strategia na walkę to zazwyczaj jest po prostu walczyć w MMA, więc w zależności od tego, czego będzie wymagał ferwor walki i to jak się potoczy, to ja zaaplikuję moje wszystkie umiejętności, które są, żeby po prostu być wygranym. A czy widziałeś w ogóle walki Aleksieja Poliszczuka w KSW? Did you see Poliszczuk's fights in KSW? Have you done any research? Yes. I saw some fights. He fought against my friend from Brazil. And then, yes. He's a good fighter, but I came here to show who's the best fighter. Tak, oczywiście widziałem jego walki, też przeciwko mojemu przyjacielowi z Brazylii. Myślę, że jest dobrym zawodnikiem, ale jestem tutaj po to, żeby pokazać, kto jest najlepszym. A czy znasz mistrza KSW i jego nemezis w zasadzie w tej kategorii, czy Sebastiana Przybysza, i czy myślisz, że reprezentujesz tak dobry poziom, a konie, a może lepszy? Do you know current champion of KSW in your weight division, Kuba Vikwacz, and his nemesis fighter Sebastian, because they are like top level and they are like a lot of above. People do believe that their level is top notch. But I'm still all guys from my weight classes now. Amazing. I heard about it. Mm-hmm. Tak, no ja akurat jestem świadomy całej dywizji i śledzę każdego, kto jest w mojej kategorii wagowej. Jestem na bieżąco. I know everyone from my weight classes now. And then I will prepare for everyone. Everyone, doesn't matter who give for me, I will fight. But I know everyone is in my weight class. Znam każdego z mojej kategorii wagowej, przygotowuję się pod każdego, kogokolwiek mi dadzą, to ja podejmuję wyzwanie i jestem na bieżąco. No dobrze, to ode mnie dziękuję bardzo za rozmowę i czekamy na fajerwerki w klatce, miejmy nadzieję kotły parterowe. Thank you so much for the talk and we can't wait for you having your debut in KSW on Saturday. Thanks so much guys. Aleksiej Poliszczuk, KSW 97, witamy serdecznie. Witam serdecznie. Słuchaj, no tak naprawdę cała Polska, wszyscy fani KSW, wszyscy fani MMA, którzy śledzą KSW, ostrzyli sobie zęby na twoją walkę z Emilianem Zdrawkowiczem, natomiast no KSW nie udało się z nim porozumieć. Powiedz mi, czy był w ogóle taki moment, w którym ty wiedziałeś, że to jest kwestia negocjacji, czekasz na walkę z nim, czy tak naprawdę w ogóle ty nie miałeś, takie, nie było w ogóle ci przedstawiony Emilian jako rywal w żadnym momencie? Nie, mi KSW ogłosiło to walkę i ja w ten dzień dowiedziałem się, że mam innego zawodnika, nie? No i bardzo cieszę się, że dostałem... Wydaje się, że lepszego zawodnika, bo ten zawodnik naprawdę jest dobry rekord i ogólnie jest doświadczony, także jestem jeszcze bardziej podkręcony na tą walkę. No właśnie, Bruno Azevedo, no dużo osób go nie zna, no ale jak się spojrzy w jego rekord i to z kim się bił, że to był turniej Road FC i półfinał, no ostatnie 4 z 5 walk wygrane przed czasem w drugiej rundzie przez trójkąt rękoma, 3 z 4 chyba tych poddań, więc naprawdę, a biorąc pod uwagę, że ty parterowo umiesz świetnie się odnaleźć, no to ta walka zapowiada się naprawdę mega, mega ekscytująco. No, będzie dobra walka na pewno, bo widziałem, on trenuje w Tajlandii, walczył tam na jakichś galach tajskich, nie? I stójkowo też poprawił pewnie. Także jest naprawdę mega zawodnik i bardzo cieszę się, że mogę przedstawić KSW takiego mu zawodniku, nie? Także dla mnie to jest bardzo zajebiste wyzwanie. No ty zawsze mówiłeś po walkach, że chcesz walki o pas, że twoim celem jest pas, że chcesz się bić o pas, także no wydaje się, że to ostatni chyba krok i tę walkę ty przynajmniej możesz traktować jako eliminator do walki o pas. No
innego wyjścia nie widzę, nie? Jeżeli wygram, mam nadzieję, że wygram, to no, walka o pas, nie? Trzy wygrane z rzędu i przed czasem musi być, nie? Coś dobrego już. Nie? No czekamy na to, a powiedz, no bo tak, on jest najniebezpieczniejszy trójką w drugiej rundzie. Czy no wiedzieliście doskonale o tym, czy jest tak, że przez przygotowania bardzo zwracaliście uwagę na ucieczki z tego trójkąta rękoma, no bo jak zapina go tyle razy z rzędu, w tak dość, między walkach jedna po drugiej, no to jest szansa, że to jest jego firmówka, z której bardzo ciężko będzie uciekać. Czy to jest coś, na czym się skupiliście, czy to nie jest tak, że mieliście jakąś obsesję na punkcie ucieczek z tego duszenia? Nie. Skupialiśmy na tym. Nie, no skupiliśmy, że uważać trzeba, że lepszy zawodnik. Ogólnie poprawiliśmy, trochę tam zmieniliśmy plan, ale on jeszcze jest lepszy niż ten Zdrukowicz, nie? Jak w moim zdaniu. Bardziej ułożony nie będzie, no będzie zajebista walka. Natomiast jedna rzecz, która się rzuca w oczy, no to jest to, że on w tych walkach bardzo dużo kilogramów odbija mu. Jest dość dużym zawodnikiem i że ta siła fizyczna może mieć jakieś znaczenie. Czy na to też jesteś przygotowany? No zobaczymy, kto jest silniejszy. Zobaczymy, kto jest większy i silniejszy. Nie? Ja myślę, że ja też jest w tej wadze dosyć silny. Nie? Także zobaczymy. Młody, a on jest doświadczony. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, warunki fizyczne są po twojej stronie. Wzrost, zasięg ramion to na pewno. Ja myślałem osobiście, że Bruno jest trochę większym zawodnikiem, w sensie jest wyższy i ma większy zasięg ramion. Nie jest tak, no, twoje warunki są po twojej stronie. Powiedz, czy szukaliście kogoś takiego jak on do przygotowań, kto mógłby go imitować? Ja no mam takich sparring partnerów, niektórzy są jego wzrost trochę wyżej. Zajebiście mi z nimi sparować, nie? I ogólnie to jest zajebiste, nie? Że chłop niżej, warunki po mojej stronie, no, nie, jakoś nie przygotowali się specjalnie, nie? Pod niego. Okej. A w takim razie powiedz w ogóle, gdzie przeprowadzone były całe przygotowania i kogo zobaczymy w narożniku? W narożniku zobaczymy Waldemara Kulpu, to jest mój trener. Trenujemy na Czadkowo 41A, to sala w jego chacie, nie? I tam trenuję. I czasami przyjeżdżam na Zwomiarz Team w Gdańsku, nie? Na jiu-jitsu. No, czyli tam mieszam sobie jiu-jitsu z treningami, które my wprowadzimy razem z Waldemarem. Okej. Okay. Czyli treningi w Mighty Bull z Kasprem i z Sepkiem już się skończyły? Tak, już skończyły się. No, już nie trenuję. Okej. Okay. No dobrze, w takim razie to na koniec tylko zdradź, ile kilogramów zostało do zbicia na jutro? 4 kilo. Nie, czekaj. No, 4. Dużo? Jak na ciebie, czy nie dużo? Nie, to jest nic. To jest nic. To jest, zobacz, jak ja wyglądam. Nie? Teraz czwórka ta zleci szybko i co? I jedzonko, nie? To jest najlepsze. To jeszcze tylko jedno, że to pytam, no bo co-main event, twój pierwszy, druga walka od góry, no to jest jakieś wyróżnienie ze strony KSW na pewno. To też pokazuje, że jednak ta walka się liczy w rankingu i jest istotna dla dalszej rozgrywki. Czy dla ciebie czujesz, że to jest jakieś wyróżnienie twojej osoby? Nie, ja nie... Ma być tak, jak jest, nie? Albo jest tak, jak ma być, nie? Dla mnie to jest nic, nie? Po prostu ta gala trochę tam popsuła się, nie? Musiał być tutaj przede mną inna para, nie? I później Adam Soldaev niżej, a ja jeszcze niżej musiałem być. A teraz tak zmieniło się, jak mi postawili. No to cieszę się, nie? Że jestem na plakacie. Dobrze, fajnie, zajebiście, nie? No to tak jak w wywiadzie z Bruno, tak jak w wywiadzie z tobą zakończę, to w ten sposób, że czekamy jednak na te kulanki parterowe i zobaczymy, kto ma ten parter lepszy, no bo będzie zapowiada stójka. Się tutaj. Będzie stójka? Będzie stójka, mocna stójka, nie? Rozpierdol będzie. Na to liczę, dziękuję bardzo. Dziękuję.